Pamiętam, że radio miało zawsze taki wymiar, nazwijmy to, dosłuchania, tak? Było w tym coś magicznego, że słychać głos, a do końca nie wiadomo, kto mówi. Bo to z radiem to jest tak, że najpierw było magiczne oko, niektórzy pamiętają, i to nadawało takiego nowego wymiaru. Potem radioodbiorniki zyskiwały kolejne wyświetlacze, wskaźniki, jakieś kolorowe diody, no ale to jeszcze nie był obraz, tak? Mimo że to wszystko dawało takie wrażenie, że coś żyje, że ten dźwięk ma taki wymiar, no, do złapania. No i w końcu pojawiły się czasy internetu, no i wtedy radiowcy nagle z takich panów i pań o niewiadomej twarzy, o niewiadomej fryzurze, nagle zyskali twarze. No i też pamiętam te dyskusje, czy to jest koniec radia, czy radio rozgłośnie przeistoczą się może w stacje telewizyjne. Były rozmaite rozważania i rozmaite też próby, tak, które chyba trwają do dzisiaj. Ale ja myślę, że radio mimo wszystko, mimo że zyskało ten obraz, mimo że zarówno ci, którzy prowadzą, jak i też ci, którzy uczestniczą, i widzowie, ale też i bohaterowie, mogą się czasami gdzieś tam nawet na wizji spotkać, to myślę, że sam sens radia pozostanie bez zmian, tak samo jak i telewizja. Ale do tego wszystkiego dołączyły także gazety. To już w ogóle całkowicie nowy wymiar, bo to ani radio, ani telewizja, a okazało się, że również zyskały i dźwięk, i obraz, i to wszystko się jeszcze do tego wszystkiego rusza. I dlatego możemy się z Państwem także tutaj za pomocą łącz Głosu Szczecińskiego kontaktować. I ja myślę, że tak pozostanie, bo to ani nie będzie tak, że jedne medium wyprze drugie, nie będzie chyba też tak, że wszystko zostanie zunifikowane, czy sprowadzi się do jakiejś uniwersalnej, drukowanej, albo telewizyjnej, albo radiowej rozgłośni. Myślę też, że drukowane wydania gazet też pozostaną tak, jak są. Może w mniejszej formie, może w jakimś innym ograniczeniu. Żyjemy w czasach, kiedy pewne rzeczy się zmieniają. To trochę tak nawet jak z fotografią cyfrową. Tam też są przemiany z albumów, gdzie przewraca się kartki. Przeszliśmy może bardziej na albumy, które są drukowane gdzieś na dyskietce, które są zachowane gdzieś w pamięci komputera. Ale czas się zmienia, zmieniają się czasy i ja Państwu życzę, także przyjaciołom z Głosu Szczecińskiego, żeby w te nowe czasy wchodzili śmiało i tak jak tutaj właśnie pan, którego Państwo nie widzicie, ale pan dziennikarz, pan redaktor, przyistoczył się w pana, można by rzec, operatora, a więc nowa umiejętność, nowa funkcja. No i życzę, żeby z tą nową funkcją szły również nowe apanaże. Rozumiem, panie redaktorze, że ma pan w tej chwili pensję kamerzysty, mówiąc krótko. Znacznie lepszą niż pensja tylko pana redaktora. Szanowni Państwo, wszystkiego najlepszego w nowym roku.